No, na razie nic jeszcze. Musi rurki nabić, nie? O, jest! Na pierwszym jest! Na pierwszym, na trzecim i na czwartym. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj w końcu nadszedł ten fajny dzień, że będziemy próbować pierwszy raz odpalić silnik po kapitalnym remoncie. Jak widzicie, jest uzbrojony praktycznie już tutaj we wszystko. Jedynie jeszcze będzie trzeba włożyć wtryski i będziemy próbować go odpalać. Tak, będziemy go próbować odpalać. Muszę sobie troszeczkę miejsce pracy ogarnąć. Będziemy musieli zrobić kapilarę jeszcze, żeby ustawić dokładnie, jak ma wtrysk, no, jak ma paliwo ładować na wtrysk. Zalać jeszcze chłodnicę wodą, na razie odpalimy na wodzie. I co? Akumulatory trzeba będzie złożyć na rozrusznik. W sumie można już tutaj sobie podpiąć ten jeden. Ten jeden można podpiąć. O. Zegar ciśnienia tak samo jest wkręcony już. Zobaczymy, co nam pokaże. No i wtryskiwacze się pozakłada, ustawi się i będzie chodzić. Pasek też tam włożyliśmy, żeby było, obieg był wody. I co wam więcej mogę powiedzieć? Jeśli się uda, wszystko będzie śmiało chodziło, no to wkładamy w kadłub i składamy dalej. Jeszcze będzie trzeba go tylko tutaj jakoś pasami umocować do palety, żeby nam nie latał. No ale to zrobimy. To zrobimy później. Teraz może zajmę się czym? Może się zajmę akumulatorami. Zepnę sobie te akumulatory i przygotuję jeszcze kapilarę ze starej rurki od wtrysku. No i tyle. No właśnie, już tutaj ci robię. Robię jakiegoś. Czekaj. Wezmę utnę tylko. Zapal se. Na spokojnie. To jest chwila, moment. Chwila prawdy. A teraz się nie śpieszy. Teraz się nie śpieszy. A tu mam kabelkę eleganckiego. Ciekawe, czy to będzie chodzić, kurwa. To nie będzie, bo to nie ma. Pełen kocioł się mówi. Ile koni wypluje? Zobaczymy, jak to pierdolnie zahamowanie to. Może być? Kluczyk. Wszystko. Patrz, żeby to żygało kolejne. No, na razie nic jeszcze. Musi rurki nabić, nie? O, jest! Na pierwszym jest! Na pierwszym, na trzecim i na czwartym. Daję już.
Robi się jakieś ciśnienie? Jeszcze nie. Ciśnienie to się robi, ale wiesz. Dzień. Weźmy gaz. Nie, lecz nie pełny. Gaz. No nie wiem, no czekaj, poczekaj, wyłączę radyjko, żeby słychać był ten kurwa dźwięk maszyny. No dawaj, próbuj. Zobaczymy. Co? Czekaj, bo skądś spierdala powietrze. Spod głowicy chyba leci. Staj. Czemu? Bo tu, albo z wydechu nie doszło, nie dokręciła się ta śrubka, bo stąd wychodzi. Zobaczymy. Nie, nie. Tu jeszcze, tu jeszcze leci. No dawaj. Co? No nie wiem, no. Co zgasiłeś? No bo kurwa nie wiem, no. No dawaj, zobaczymy. Dopiero teraz ci się nie wstało, co to było zegarze. Tak? No. No to słabo. Przesunął trochę. Ale trzeba... Leci dalej ty? Tu leci też, podociskać trzeba. A ten z tego też leci. Weź rozwyłacza, że i to. No. No. No dawaj. Nie trzeba gadu równo i co chwilę tak tyk, tyk.
Takie kurwa pod 3,5 ma na wolnych. No. W miarę. Słabo. Słabo. No ale powinien mieć więcej chyba, nie? No niby tak, kurwa. 4? Zrobimy cięcie. Jedziemy? No, czekaj. No dobra, zobaczymy. To teoretycznie aż powinno tymi kurwa kanałami tutaj napierdalać. No właśnie. Dobra. No. Chciałbym niks? Co? Chciałbym niks? Tak. Kurwa! Nie wiem powiedzieć to, kurwa! Mój jest bardziej dokładniejszy, tam widzisz, ty pokazuje 4 niby, nie? No to dobrze! A to leci dalej, czy nie? Co? Ruchowy? Nie leci teraz już. Z podwydechowego. Zaraz to powieszę. Na czym to tu powiesić, kurwa? Wiesić jakiś kawałek tego pasa. Pam, tu pam, pasek taki. Dobra, trzeba wkładać, bo trzeba te wszystkie bufkę, kurde. Docierać? Tak, trzeba to używać. No to chuj. Z tego się kupuje. Dobra, to jeszcze raz? No to pal. Paliwa schlała? A co, to już jest 60. Chłopie, to ja się nie teraz nie wyrobię. To ile on mi podkręci ten pompiarz na pali na tym. Skur. Piątkę na odpał. Ej, no przecież ile było paliwo? No piątka na odpał, nie? No, jak widzieliście wcześniej film, na filmiku, maszyna chodzi. Jeszcze będzie tutaj trzeba trochę z tą klawiaturą pogmocić, bo niestety gdzieś te popychacze względem tych starych są o 2-3
3 mm tak na oko mówiąc, trochę za duże. No i nie idzie dobre smarowanie tutaj na dźwigienki. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy pewien plan, jak to zrobić, ale to wszystko wyjdzie w praniu. Na razie nie będę zdradzał szczegółów. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Odpalimy sobie jeszcze z wdechem teraz ostatnie odpalanie na koniec odcinka. I tak, także palimy maszynę. Kluczyk. W kolejnych odcinkach przy składaniu maszyny do kupy, także dzięki.